Cześć YouTube, z tej strony Rafał z RB Reptiles i zapraszam na nowy odcinek. Nim przejdziemy do tematu odcinka, najpierw chciałbym się wytłumaczyć, bo ostatnio nie wychodziły filmy regularnie, a nawet nie regularnie, tylko w ogóle z dużymi opóźnieniami, więc chciałbym parę słów na ten temat Wam powiedzieć. Po pierwsze, powiększyła się nam rodzina, więc wiecie, był ten okres przygotowania, gdzie było dużo pracy jeszcze, żeby przygotować pokój i tak dalej, więc dużo czasu szło na to, a później nie było mojego najlepszego kamerzysty, więc też nie mogłem dla Was kręcić odcinka, więc to jest taki pierwszy i główny powód. Drugim powodem było to, że ten odcinek, który dzisiaj zobaczycie, kręcę już trzeci raz, bo za pierwszym razem chyba połowa węży, które chcę Wam dzisiaj pokazać, była wylinkowa, więc nagrałem tylko część tego odcinka. Za drugim razem nagrałem Wam drugą część, po czym, kiedy chciałem Wam już obrabiać ten materiał i wypuścić odcinek, miał wyjść już 2 tygodnie temu. Okazało się, że ta pierwsza część, którą dla Was nagrałem, w jakiś sposób ten plik się uszkodził. Na początku w ogóle o tym nie wiedziałem, myślałem, że coś jest nie tak z moim komputerem, bo po prostu w programie do przerabiania, wiecie, ten film się zacinał praktycznie po chwili i nie dało się w ogóle go obrabiać. Byłem pewny, że to mój komputer, więc zrobiłem format, zainstalowałem wszystko na nowo i ku mojemu zdziwieniu wszystko działało w ten sam sposób. I po prostu próbowałem później przekopiować ten plik, wiecie, na pendrive'a, żeby przenieść go na przykład na drugi komputer i tam spróbować to obrobić. No i się okazało, że plik jest uszkodzony i nie da się go przekopiować, więc niestety musimy dzisiaj to nagrać trzeci raz. Ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. A co dzisiaj? Dzisiaj chciałem Wam pokazać moje holdbacki z 2020 roku. I tutaj chodzi o to, że te węże są już praktycznie dorosłe, są fajnie wybarwione, a mam kilka projektów identycznych, a kilka projektów jest bardzo zbliżone, są bardzo podobne te łączenia, tylko jest trochę inny tam procent, jeżeli chodzi o hybrydy. No i dzięki temu, jak wybarwiły się te holdbacki, mogę Wam pokazać, czego możecie się spodziewać w tym sezonie, a jajek jest naprawdę dużo. Mogę Wam już powiedzieć, że w tym momencie jest to już mój rekordowy sezon. Jeszcze nigdy nie było tyle jajek, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze z inkubacją i wykluje się nam też rekordowa ilość młodych w hodowli. A jeszcze nim przejdę do pokazania Wam holdbacku z 2020 roku, chciałem Wam tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że nic się nie działo w tym czasie, bo jestem w trakcie przygotowywania już dla Was kilku odcinków. Tam zbierałem materiały, zbierałem zdjęcia, rozmawiałem z innymi hodowcami. Także aktualnie pracuję nad 2, 3, co najmniej 4 odcinkami. Także nie martwcie się, bo są już w planach te odcinki, są już w trakcie realizacji, zbierania właśnie tych materiałów. Za jakieś 2-3 tygodnie powinny zacząć się kluć pierwsze maluchy. I zastanawiam się, czy chcielibyście, żebym Wam właśnie pokazywał każdy miot, po prostu co się wykluło, jakie maluchy, jak wyglądają, omówił wszystkie odmiany, więc dajcie znać w komentarzach, czy interesują Was takie filmy. Zaczniemy od moich ulubionych Jungle Cornów, czyli hybrydy węża zbożowego z Lampropeltis z California. Tutaj mamy samicę, jest to samica prawdopodobnie Ultramel Diffused Newport Motley. Jest to na pewno jedyny taki wąż w Polsce, a możliwe, że w Europie. Jungle Corny są naprawdę bardzo fajnymi wężami, które nie przejawiają właśnie tej agresji co Kalifornie, ale są właśnie zdecydowanie bardziej aktywne i ciekawskie niż zbożówki. Tutaj jak widzicie, ona naprawdę różni się od zbożówki, jeżeli chodzi też o barwę, bo ta czerwień przez Kalifornię jest bardzo mocno taka zgaszona, nie ma tego aż takiego efektu, ale myślę, że naprawdę jest to bardzo ciekawy wąż. Jest powtarzane też to łączenie, więc możliwe, że będą bardzo podobne maluchy. Zaraz Wam też pokażę jej siostrę. Tutaj macie właśnie tą drugą samicę. Uważam, że jest to chyba jeden z najładniejszych Jungle Cornów, jakie u mnie wyszły. Początkowo uważałem z chłopakami, że jest to Ultra Caramel Newport Motley. Jednak jak zobaczycie tutaj,
Wyszedł jej czerwony barwnik, a karamel powinien całkowicie niwelować ten barwnik, więc tutaj możliwe, że jest po prostu jakiś ultra diffused, ale bardzo mocno wszedł jakiś yellow factor, ten żółty kolor. On jest bardzo widoczny i naprawdę nie do końca jeszcze wiadomo, jaka to jest odmiana, także dopiero łącząc ją w przyszłym sezonie z samcem, mam nadzieję, że uda się uzyskać odpowiedzi, jaka to jest dokładnie odmiana, ale no jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju i jest to jedyny taki wąż, jaki się u mnie wykluł. Tutaj mamy samiczkę Mexicali. Pochodzi ona z hodowli X-Snakes od Maxa. Z tego, co się orientuje, Max powtarzał to łączenie. Także jeżeli komuś się podobają właśnie takie szare węże, to myślę, że będzie to dla nich fajna opcja, bo naprawdę jest to ciekawe i myślę, że przyszłościowo w projektach będzie można naprawdę też ciekawe węże właśnie na nich robić. Tutaj mamy samicę Pyrocorn Tessera. Pochodzi ona z hodowli Krakas Colubrids od Adama. Ja po prostu uwielbiam te Tessery od Adama. Ta czerwień w połączeniu z tym czarnym pasem tutaj jest naprawdę ekstra. Jeżeli widzieliście te węże u Adama, to naprawdę uważam, że każdy powinien mieć takiego węża, bo mają mega, mega potencjał. Adam prawdopodobnie tam powtarza jakieś łączenia na pyrokorny, więc jeżeli będzie miał jakieś fajne maluchy, to wam polecam, bo są to świetne węże, bardzo fajnie ta czerwień z czarnym kontrastuje. Do tego czasem wchodzi właśnie taki pomarańcz mocniejszy. Adam ma takiego samca, który ma bardzo intensywny ten pomarańcz, więc naprawdę są to świetne węże. Oprócz tego są spokojne, mogą być troszkę mniejsze, ponieważ pyromelany są mniejsze od zbożówek, a potencjał hodowlany mają naprawdę, naprawdę duży i myślę, że warto zaopatrzyć się w takie węże. Tutaj mamy samca Jungle Corn razy Pueblan. Jest to naprawdę fajne łączenie. U mnie też będzie sporo właśnie łączeń, jakieś tam Imperial Pueblan razy Jungle Corn, Pueblan, Jungle Corn razy coś tam. Mam w różnych wariantach, więc nie będę wam teraz tego dokładnie tu omawiał, ale to są węże, gdzie naprawdę te procenty bardzo fajnie się rozkładają i będą pewnie bardzo różne wariacje, czyli jedne będą szły bardziej w żółty i czerń, inne bardziej pomarańcz. Także naprawdę wszystko, co ma Pueblana w jakimś tam procencie, będzie bardzo ciekawe i mam kilka mega, mega projektów, także zachęcam was bardzo mocno do śledzenia mojej strony, bo na pewno jak będą wychodzić maluchy, to będę im robił zdjęcia i pokazywał. Tutaj mamy samicę Palmetto. Jak sobie ją porównacie z samcem, którego widzieliście na wcześniejszych filmach, ona ma zdecydowanie więcej kropek i naprawdę już to wygląda mega spoko. Ma też więcej takich dużych plamek. Nie wiem jak wam, ale mi się to właśnie bardzo podoba. No i co, w tym roku mam dwa projekty, bo jeden, w którym będą na pewno zwykłe palmetto tylko, ale jest drugi projekt, gdzie jest szansa, że będą i palmetto w amelu, i palmetto w karamelu, i możliwe, że w baterze. Więc po prostu jest szansa, że będzie mój wymarzony karamel palmetto właśnie z tymi żółtymi plamkami. Od razu wam mówię, że prawdopodobnie wszystkie karamel palmetto zostaną u mnie, chyba że wyjdzie ich naprawdę sporo, ale jeżeli będą 2-3 sztuki i nie będą to same samce, to prawdopodobnie wszystko zostanie. Tutaj mamy samicę z hodowli Reptitera od Jarka, ale musiałem wam ją pokazać, bo po prostu uwielbiam ją za ten pomarańcz. Jest to hybryda czterech gatunków, bo mamy tutaj Pueblana, Nelsoni, zbożówkę i Emory. Jest to już chyba F2, jeżeli dobrze pamiętam. No i naprawdę tutaj się podziało i ten wąż jest taki mega intensywnie pomarańczowy. Naprawdę nie mogę się doczekać maluchów po niej w przyszłym sezonie i myślę, że Jarek albo powtarzał to łączenie, albo ma właśnie jakieś hybrydy już po prostu no, dalsze łączenia właśnie tych węży, więc naprawdę zobaczcie sobie, śledźcie jego łączenia, bo takie pomarańczowe węże to jest coś wow.
Tutaj mamy Ember Kinga. Jest to hybryda 50% Hondurasa, 25% Splendidy i 25% Cali. Mamy tutaj osobnika, który jest właśnie Tangerine. To jest taki wzmacniacz pomarańczowego koloru u Hondurasów. Pochodzi on z hodowli Maxa z X-Snakes. No jak widzicie, jest już całkiem spory. I myślę, że w przyszłym roku będzie miał już trochę roboty i zrobimy z nim jakieś fajne projekty. Jak na mieszankę Hondurasa jest naprawdę spokojny, bo ta samica Hondurasa, którą ja mam, ona ciągle gryzie i się nie chce uspokajać. Niestety ten pomarańcz z wiekiem osłabł, bo jak był mniejszy, moim zdaniem miał lepsze te kolory, ale będziemy nad tym dalej pracować, po prostu przy dalszej selekcji. Tutaj mamy samicę Mexicorn, czyli hybrydę węża zbożowego właśnie z Meksikaną. Najprawdopodobniej tutaj jest miks Meksikany, bo ona też jest właśnie z hodowli Maxa i ten jego samiec to prawdopodobnie jest hybryda tam różnych podgatunków Meksikany, ale bardzo mi się podoba, bardzo fajny jest ten szary z tym czerwonym, naprawdę mega fajnie i ona jest dodatkowo headbutter, tak? Czyli ma heta na Amela i na Karamel, więc pasuje do wielu moich projektów i myślę, że w przyszłości będą też na niej bardzo fajne maluchy. Tutaj mamy samicę Mexi Jungle Corn, czyli 50% zbożówki, 25% Meksikany i 25% Kalifornii. Jest w odmianie Ultramel. Ta samica pochodzi z mojej hodowli. Naprawdę ma bardzo ładne kolory i bardzo ciekawy wzór. W porównaniu do Ultramel Jungle Cornów, tutaj naprawdę te kolory wyglądają całkowicie inaczej. Są bardziej takie intensywne, mają lepsze nasycenie, więc te 25% Meksikany naprawdę bardzo fajnie wpłynęło i moim zdaniem polepszyło odmianę Ultramel, jeżeli chodzi o taki miks hybryd. Tutaj mamy coś, co my roboczo nazywamy około Bruxy. Jest to 75% Floridany i 25% Meansi. No jest to mało spotykane łączenie hybrydowe, w ogóle stosowanie właśnie Meansi czy Floridany w hybrydach nie zdarza się często. W zeszłym roku Adam Kraka robił łączenia właśnie z Meansi i w tym roku chyba też ma jakieś, a u mnie na pewno będzie drugie pokolenie właśnie tych tutaj osobników. Tutaj mamy samca. Wiemy też, że w tej linii jest szansa na pattern lesy. Tutaj jeszcze u tego samca, jak widzicie, jest czasami wzór, ale jest go już bardzo mało. Zaraz mnie ugryzie pewnie. No właśnie. Więc no te węże mają charakterek. Na szczęście, patrzcie, delikatnie mnie gryzie. Też czuję pewnie węża innego. Są to fajne węże, mało spotykane hybrydy, ale no zdarza się im po prostu gryźć. Ale jak widzicie, samiec jednak zmienił zdanie i nie jestem taki smaczny. Tutaj mamy pierwszego z trzech węży z miotu, który Adam nazwał Best 2020, bo uważa, że był to najfajniejszy miot u mnie właśnie w tamtym roku. Jest to krzyżówka Imperial Pueblan Jungle Corn razy Pueblan Sinacal. Ja to rozpiszę dokładnie procentowo, żebyście wiedzieli, o co chodzi, ale wyszły naprawdę mega fajne węże, bardzo zróżnicowane. Oczywiście najlepszego pokażę wam na początku, jest to taki mega pomarańczowy samiec, ale tutaj w tej samicy jest bardzo fajne to, że ona ma jakby taki mega szeroki pas, który ma przebarwienia. Ona jest bardzo podobna do swojego dziadka, właśnie Sinacala. On wyglądał w podobny sposób. I tutaj bardzo chciałbym kiedyś uzyskać właśnie takie pomarańczowe węże z czarnym pasem. Zobaczymy, czy nam się to uda. No ale to jeszcze właśnie trochę selekcji przed nami. Tutaj mamy właśnie drugą samicę. Jak widzicie, tutaj już ten pasek jest bardziej ciemny i widać ten pomarańcz po bokach. Niestety ona z wiekiem straciła ten pomarańcz troszkę, bo on był, gdy była mniejsza, był po prostu bardziej intensywny,
Ale to jest właśnie ten kierunek, w którym chcę poprowadzić tą selekcję. Ona też jest wylinkowa, znaczy powoli się zbiera do wylinki, więc te kolory też nie są najmocniejsze aktualnie. Ale mam nadzieję, że mniej więcej będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jak oglądaliście film z holdbackami z 2021 roku, bo tam też ten miot powtarzałem, to zostawiłem sobie właśnie podobną samicę i ona tam jest jeszcze bardziej pomarańczowa. Tutaj mamy tego samca, którego Wam zapowiadałem. Jest to właśnie te łączenie Imperial Pueblan Jungle Corn razy Sinacal. Dokładnie Wam napiszę, jak to tutaj wygląda procentowo, ale jest to chyba najbardziej pomarańczowy wąż, jaki wyszedł w mojej hodowli. Naprawdę nie wiem, czy będzie widać na filmie, ale ma mega te kolory. Do tego ten wzór tutaj jest naprawdę niesamowity. Moim zdaniem super to wygląda. Tam na grupach zagranicznych ludzie pisali, że wygląda po prostu jak tygrys. Jest naprawdę świetny i na początku byłem smutny, że to jest samiec, ale z drugiej strony później doszło do mnie, że skoro mam takiego super samca, to będę mógł zrobić więcej łączeń w ciągu jednego roku, bo samcem mogę pokryć kilka samic, a wiadomo, samica da tylko jeden zniósł w roku. Mam nadzieję, powtarzam kolejny rok ten projekt, mam nadzieję, że trafią się kolejne takie sztuki, bo no naprawdę to jest to, co chcemy uzyskiwać w hybrydach. Te kolory, te wzory, właśnie coś po to robimy to, żeby uzyskiwać tak ładne węże. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli słyszeliście jakieś dziwne odgłosy, to najprawdopodobniej albo to był Wiktor, albo moje psy, więc przepraszam, jeżeli tam słychać w tle. No i tyle. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!